Wydawnictwo Aleksandria przedstawia reportaż Wiesława Łuki. Nie oświadczam się. Czyta Grzegorz Przybył. Wstęp. Była to cicha i święta noc w miasteczku Połaniec, rok 1976. Ludzie wyszli z pasterki, wsiedli do autobusu i ruszyli w kierunku Zrębina. Tak się nazywa ich wieś nieopodal. Po drodze stało się nieodwracalne. 30 pasażerów patrzyło przez szyby, jak ono się dzieje. Sąsiedzi zabijali sąsiadów. Młodą kobietę w ciąży, jej męża i nastoletniego brata. Scena makabrycznej śmierci, oświetlona długimi światłami PKS-u, powraca w książce Wiesława łuki wielokrotnie. I scena przysięgi. Tym, którzy wszystko widzieli, mordercy przekuwali palce agrawką by kroplą krwi rozmazaną na papierze każdy potwierdził zobowiązanie do wiecznego milczenia. Każdy też ucałował krzyży grużańca, podsuwanego im do ust przez zbrodniczą rękę. Sprawcy zastraszyli kilkudziesięciu świadków magią i konkretem, po wielu miesiącach procesu, powie prokurator. Konkretem były pieniądze wsuwane ukradkiem do kilkudziesięciu kieszeni. Niebywała zmowa milczenia mieszkańców z prawie się powiodła i Łuka pokazuje nam, jak to się mogło stać. Jego książka to reporterskie studium zła. Przenikliwie zdokumentowane i świetnie napisane. To opowieść, która nieustannie wrze brawurowym językiem, bulgocze i kipi od imion, nazwisk, tysięcy szczegółów, wypowiedzi niekoniecznie na zasadniczy temat. To historia uniwersalna. Ponadczasowa, ale jednak twardo osadzona w burym PRL-u. Jest więc też zapisem tamtej epoki. To reportaż totalny, jak o takich tekstach mawia Małgorzata Sheinert. Skojarzenia z zimną krwią Trumana Kapota wydają się naturalne. Była to pierwsza powieść reporterska, która na stałe weszła do światowego kanonu literatury non-fiction. Ale jak we wspomnianej wyżej antologii pisze Mariusz Szczygieł, od książki Kapota książka Wiesława Łuki różni się tym, że polski reporter na bieżąco utrwalał w tekstach kolejne etapy śledztwa i swoje spotkania ze świadkami. Jego książka jest bardziej dziennikarska, mniej w niej wycyzelowanych zdań, ale ma pewien nerw, którego nie ma, monumentalna, a dla mnie nawet nieco ospała książka Kapota. Wydaje się bardziej autentyczna i bliższa życiu. Fragmenty będące najpierw samodzielnymi reportażami, Wiesław Łuka publikował przez kilka lat w tygodniku Prawo i życie. Nie oświadczam się, wydał w 1981 roku, po wyroku sądu pierwszej instancji, ale dokumentował i pisał dalej. Nasze wydanie jest więc wzbogacone o cztery teksty napisane dla tygodnika później. Dziś chyba żadna redakcja nie pozwoliłaby swojemu reporterowi tak długo tkwić w jednej sprawie. Byłoby to za drogie, więc nieopłacalne. No i sam temat pewnie szybko by się zużył, zjedzony łakomie przez telewizje informacyjne i tabloidy. Wtedy było inaczej, i widać to w każdym zdaniu tej książki. Zredagowaliśmy ją nieznacznie na nowo. Zmieniliśmy imiona i nazwiska sprawców i ich rodzin. Oraz kilku innych osób. Nazwiska ofiar i ich najbliższych, także sędziów, prokuratorów i adwokatów, odpowiadają rzeczywistości. Czterech sprawców, dwa wyroki śmierci, a więc kolejne dwa morderstwa tyle, że wykonane przez państwo w majestacie ówczesnego prawa. Dla kary śmierci nie ma żadnego usprawiedliwienia. Trzymając w ręku tę mroczną książkę, Powinniśmy i o tym pamiętać. Bądźmy czujni. Opowieść łuki może nas, przeciwników kary śmierci, wciągnąć na grząski grunt, sprowadzić na manowce niepewności, bo zwolenników rzecz jasna utwierdzi w przekonaniu, że eliminacja zabójców jest jedynym sensownym rozwiązaniem. Spytano kiedyś Halinę Bortnowską, która od lat tłumaczy nam, dlaczego wyrok śmierci jest złem. Czy za zbrodnie powinna być kara? Tak, odpowiedziała. Ale kara, która jest naprawianiem. Powinno się prowadzić człowieka tak, by zrozumiał, co uczynił. Człowiek powinien być zamknięty, by nie stanowił zagrożenia, ale jednocześnie mógł coś zrobić, by pomóc innym. Nawet jeśli ktoś zrobił coś strasznego, to kara śmierci tego nie naprawi. A rzeczywista sprawiedliwość, która ludzi umacnia i pociesza, to sprawiedliwość w naprawianiu, a nie w zemście. Sama się przekonuje, jak często ludzie mają poczucie, że zemsta jest czymś prawomocnym jest dla nich niemal prawem człowieka. U podłoża naszego wychowania bardzo często leży maksyma za dobre nagradzać, a za złe karać. I ta kara nie jest pojmowana we właściwy sposób jako kara naprawcza. Jest postrzegana na zasadzie oko za oko, ząb za ząb. Ja mam znieść takie samo cierpienie, jakie zadałam. Tymczasem sprawiedliwość naprawcza, mówi Bortnowska, to sprawiedliwość oparta na czymś, co dawniej nazywano zadośćuczynieniem. Dziś to pojęcie jest mało zrozumiałe. Lepiej zrozumiałe jest pojęcie naprawiania. Zbrodnia niszczy, psuje świat, później trzeba go naprawiać. Wykonać jakieś dobro, które może coś wyleczy. Na gruncie religijnym jest słownik, który to tłumaczy. Są tam pojęcia takie jak pokuta, czy właśnie zadośćuczynienie. Ale niestety, mając teksty religijne, które bardzo dużo mówią o naprawianiu, uczymy o Bogu, po którym mamy spodziewać się strasznej odpłaty. A można wychowywać religijnie, ale zgodnie z ewolucją, którą przeszedł monoteizm. Gdzie Bóg jest pokazywany jako Ten, który chce ratować ludzi? Jak potoczyłoby się życie z gdyby tych dwóch wyroków śmierci nigdy nie ogłoszono i nie wykonano? Tego nie wiemy. Ale wiemy, jak z tamten czas pamięta dzisiaj. To piąty tekst napisany po pierwszym wydaniu książki. Po blisko czterdziestu latach od krwawej cichej nocy. Wiesław Łuka wraca i słyszy, że jest szatanem. Kto mu to mówi? Czytajcie: Wojciech Tochman. Osoby: Ofiary, tak zwane Kalitowe Dzieci, Krystyna Łukaszek z domu Kalita. W piątym miesiącu ciąży, to na jej ślubie rodzina Kalitów oskarżyła o kradzież wędliny Wiesławę Karaś, siostrę Lecha Wojdy. Stanisław Łukaszek, mąż Krystyny. Miecio Kalita, trzynastoletni brat Krystyny. Główni oskarżeni. Lech Wojda, nazywany Królem z Rębina. Właściciel jedynego ciągnika we wsi. Inicjator zbrodni. Bronisław Karaś, szwagier Wojdy, kierował autobusem San. Franciszek Locha, zięć Wojdy, kierował Fiatem. Najechał na głowę miecia. Władysław Kurpiński, zięć Wojdy. Ignacy Mitek, przyświecał latarką, gdy pozostali zabijali Krystynę i Stanisława żelaznym kluczem do przykręcania kół autobusu. Rodzina ofiar. Wacław i Zdzisława Kalita z domu roj. Rodzice Krystyny i miecia. Babcia Rojowa, matka Zdzisławy Kality, babcia ofiar. Dziadek Roy, ojciec Zdzisławy Kality, dziadek ofiar, działacz społeczny, w 1948 roku brał udział w aresztowaniu Lecha Wojdy za podejrzenie gwałtu. Marian Roy, brat Zdzisławy Kality, zginął w 1951 roku w niewyjaśnionych okolicznościach na podwórku Lecha Wojdy. Rodzina oskarżonych, Katarzyna Kurpińska z domu Wojda. Córka Lecha Wojdy, żona Władysława Kurpińskiego. Tomeczek, syn Katarzyny i Władysława Kurpińskich. Wiesława Karaś z domu Wojda. Siostra Lecha Wojdy, żona Bronisława Karasia. To ona miała kraść wędlinę na weselu Krystyny i Stanisława. Michał, syn Wiesławy i Bronisława Karasiów. Grzesiek H., przyrodni brat Bronisława Karasia. Halina Kobielowa siostra Lecha Wojdy oskarżona o składanie fałszywych zeznań. Ryszard Kobiela, szwagier Lecha Wojdy, wraz z rodziną przekupywał świadków i namawiał do składania fałszywych zeznań. Pozostali Bolesław S. jego skradzionym sanem kierował Bronisław Karaś. Małgorzata W. siostrzenica Wacława Kality. na polecenie Lecha Wojdy. Wywołała z kościoła Krystynę Stanisława i Miecia. Pani W. z domu Kalita. Siostra Wacława Kality. Matka Małgorzaty. Marcin W. kierował autosanem, w którym odbyła się pierwsza przysięga milczenia. Oskarżony o składanie fałszywych zeznań. Szymon K., wiejski aktywista. W jego domu odbyła się kolejna przysięga milczenia. Oskarżony o składanie fałszywych zeznań. Wojciech K., syn Szymona, aresztowany za odmowę składania zeznań. Elżbieta i Zdzisław Esz, Zbyszek G., Włodzimierz G., Ireneusz Z., hodowca baranów Ormowiec. Bogdan S. i jego szwagier Andrzej S., główny księgowy, oskarżeni o składanie fałszywych zeznań. Leszek B., jako pierwszy opisał przed sądem przebieg zbrodni. Mikusiewicz i Szałach, funkcjonariusze milicji, którzy najwcześniej przyjechali na miejsce zbrodni. Henryk Buczek, oficer śledczy. Gajowy dziedzic z żoną, zastraszani przez wojdów, znaleźli się na liście osób do zamordowania. Stasio S., na drugi dzień po zbrodni krzyknął pod oknem Bronisława Karasia: Bandyto, zamordowałeś tyle ludzi i mego kolegę. W sądzie na nas jadą. Cela. Wojda, trzynasty miesiąc w areszcie. A panowie śledcze dalej nam zarzucają, że my w pasterkę mordowali? Jeśli panowie śledcze i pan dziennikarz sobie życzą, klękam i przysięgam. Siedzę niewinnie. Karaś też. Azięciowie, co winne, byli z żonami w kościele. Ja w domu kolęd słuchałem. Artystka wyszła z lewego rogu telewizora, chustkę miała, o tak, zarzuconą i śpiewała. Myślę, jak oni teraz fałszują, lulajże jezuniu. Aż tu wychodzi artysta z prawego rogu i wszystko głosowo naprawia. W anioł pasterzom mówił. Panowie śledcze nam zarzucają w kółko jedno. Zamordowaliście, zamordowaliście. Panie dziennikarzu, Wojda jestem. Po kursach PCK. Komu tylko trzeba w Zrębinie zęby rwałem. Ząb dwuodnogowy zawsze odróżnie od trzyodnogowego. Dziesięć lat praktyki swoje robi. Ja całe życie w rolnictwie szedłem na nowościach. Ja bym miał zabijać dzieci kalitów. Krysie bardzo lubiłem. Nie przeszła koło mnie, żebym jej nie zapytał No jak Krysia? Kiedy? Wujka na wesele prosisz. My z dziadkiem Krysi Rojem byli takie dalsze wujki i zawsze mieli dla siebie uważanie. Prawdę przed panem dziennikarzem powiedziawszy, czasami my się nie uważali. Dziadek od wojny poszedł za teraźniejszą władzą. Nakazywał ludziom maszerować na 1 maja, a raz w sobotę w 47 roku przyprowadził dwóch milicjantów i oni mi odczytali wyrok więzienny. Ja tej Marysi na łąkach nie brałem seksualnie i cieleśnie. Jeszcze wtedy chodziłem w krótkich majtkach. Za co sąd mnie niewinnie skarał? Panie dziennikarzu, powiedziawszy panu jak przed najświętszym obrazem, miałem żal do dziadka roja, że z milicjantami mnie szukał. Za dwa lata po wsi poszła nowina: zabiłem u siebie na podwórku syna dziadka. Nie ja go zabiłem, tylko niejaki C. Widziałem jak młodemu rojowi krew odchodziła od głowy do nóg i on się robił blady. Karabin był mój. Dałem go C dla zabicia wrony. Ludzie we wsi gadali, że to Wojda zabił. Nie wiem, co się z tym C stało. Milicja mówiła, że za półtora roku zginął w wypadku. Ja się tym nie ciekawiłem. Nie wiem, po co ludzie teraz po dwudziestu siedmiu latach wspominają dawne głupoty. Panu też nagadali tych głupot, że ja z zdjęciami powybijał wnuczki Roja. Panie dziennikarzu, przy śledczych mogę paść krzyżem, jeżeli tylko panowie życzą. W areszcie trzymam się regulaminu, czytam prasę, teraz padnę krzyżem. Nikt nie życzył. Padł. Rozciął sobie brodę, wypuścił beret z ręki, parę kropli krwi na parkiecie. I beret. W akcie oskarżenia. W miejscu oddalonym o około 120 metrów od zabudowań z Rębina, podczas pasterki w kościele w Połańcu w 1976 roku, wszystkie samochody zatrzymały się. Lech Wojda oświadczył, że należy zrobić tak, by wynikało, że śmierć małżonków Krystyny i Stanisława Łukaszków i brata Krystyny Mieczysława Kality była następstwem wypadku drogowego oraz upozorować, że Krystyna została przed śmiercią zgwałcona. Wyniesiono więc zwłoki Stanisława i Mieczysława oraz nieprzytomną w dalszym ciągu Krystynę, którą ułożono w rowie po prawej stronie drogi, głową w kierunku połańca. Zwłoki Stanisława i Mieczysława przeniesiono na pewną odległość od Krystyny, układając je w rowie. Miejsce kierowcy w autobusie San zajął Bronisław Karaś, który wjechał do rowu, najeżdżając na zwłoki. Następnie cofnął autobusem wzdłuż dna rowu, najeżdżając tylnym kołem na leżącą Krystynę. W następstwie tego doznała ona złamania kości miednicy i obrażeń mózgu, które bezpośrednio sprowadziły jej śmierć. Nastąpiło oderwanie uchwytu od torebki damskiej, którą miała przy sobie. Torebkę odrzucono na pobocze, zaś uchwyt odnaleziono w czasie przeszukiwania terenu w późniejszym czasie. W sali sądu wojewódzkiego w Tarnobrzegu, po 21 miesiącach śledztwa, przewodniczący składu orzekającego sędzia Marek Maciąg. Oskarżony Lech Wojda obecny Wysoki Sądzie. Czy oskarżony ma jedno imię czy dwa? Wysoki sądzie, jestem niewinny. O tym będziemy mówili jedno, jedno imię. Lech, Wojda jestem, syn Franciszka i Stanisławy. Urodzony 6 czerwca 1928, wysoki sądzie. Zrębinie, rolnik. Wysoki sądzie, chciałem zeznać, że jestem niewinny. Sąd nie pyta teraz, czy oskarżony jest winny. Oskarżony później będzie składał sądowi wyjaśnienia. Oskarżony Bronisław Karaś. Obecny. Syn Alojzego i Józefy z domu Mitek. Urodzony w Wolicy, 15 marca 1942 roku. Posiadam wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej i niepełną samochodówkę. Jestem kierowcą. Tak, partyjny. Stopień z wojska, kapral. Oskarżony Franciszek Locha. Jestem, proszę sądu wysokiego. Rodzice, Jan i Teresa z domu Pogodzińska. Wiek? 29 lat. Mam zasadniczą szkołę zawodową. Tak, tak, żonaty, dwoje dzieci. Zarobki? Taksówkarz, wysoki sądzie. Do 10 tysięcy będzie. Czuję się raz lepiej, raz źle. Wrzód na żołądku. W wojsku nie służyłem. Oskarżony Władysław Kurpiński. Ja, wysoki sądzie, syn Henryka i Krystyny z domu Opałek. W połańcu urodzony w 48. Dokładnie? 1948 roku proszę Sądu Wojewódzkiego. Ukończyłem zasadniczą szkołę zawodową, pracuję na budowie elektrowni Połaniec. Żonaty, troje dzieci. Nie, nie karany. No, raz kolegium za niesprawny silnik, tego nie liczę. Nie karany. Partie i organizacje społeczne? Tak, należy. I oskarżony Ignacy Mitek. Obecny, wysoki sądzie. Syn Mariana i Stefani z domu Duk, urodzony 13 sierpnia 1951 roku w Wolicy. Wykształcenie, szkoła zasadnicza, zawód ślusarz. Kawaler, bezdzietny. Partie i organizacje społeczne. Należy do ZSMP. Czy oskarżony Ignacy Mitek może składać wyjaśnienia przed sądem? Lekarz napisał, że mogę. Między ławami dla publiczności nauczyciel z zawodu emerytowany można zapisać wypuścił w świat 42 roczniki maturzystów jasne że w to wlicza komplety okupacyjne konspiracja jaka młodzież kwiat nie młodzież połykała tę wiedzę nie będzie porównywał że w każdą duszę wychowanka wchodził słowem jak michał anioł dłutem w marmur ale trochę z psychologii jako matematyk i z różnych pokrewnych nauk czerpał bo musiał Proszę pana, jeśli pan chce, można zapisać: Ten oskarżony z wąsami, jak mu wojda, y, zauważam, on jest inny od przeciętnych. Weźmy układ części twarzowych jego czaszki. Te części, jak gdyby, widzi pan, spłaszczone, odległość między nosem i wargą górną oraz między oczami skurczone. Wyraźnie. Co to znaczy? Pan nie wie, co znaczy skurcz? Trzeba przyznać, że wąsy swoje robią, bo rysunek warg wiele mówi, a on ma usta zasłonięte wąsem. Może te wąsy maskują przeżycia? Niech pan nie wymaga ode mnie ekspertyzy. Ja inna specjalność. Miałem uczniów tu. Pozostali oskarżeni, wyraz twarzy niewzruszony. Proszę spojrzeć na tego z prawej od milicjanta, oblicze uduchowione. Na zewnątrz starają się dać obraz neutralny, jakby następowało przystosowanie do otoczenia, ale tam w środku coś. O, widzi pan mruganie tego, co siedzi najbliżej? Przed salą rozpraw, podczas krótkiej przerwy. Matka ofiar, podtrzymywana pod rękę, przechodzi obok żon oskarżonych. Wymordowali mi dzieci, wymordowali. Wykryją się te kłamstwa. Przekazuje doniośle pani Wojdowa. Po to jest sąd, żeby rozpatrzył, przekonuje pani Karasiowa. Dziś taka technika, że prawda się okaże. Na swoje dzieci będę przysięgać wszędzie, że mój chłop niewinny, zapewnia młoda kurpińska. Kościuszkę mieliśmy na tych polach, ale jak połaniec połańcem, a z rębin z rębinem czegoś takiego w historii nie wyczytałam. Mówi pani Basia, która zrobiła maturę, ale nie ujawni swego zawodu, bo zaraz każdy będzie wszystko wiedział. Gdyby Kościuszko przypuszczał, co się tu stanie, nie obiecywałby wieśniakom wolności. W kronice gminy Połaniec, księga historii gminy, owej szkoły cnót obywatelskich w budowie państwowości, niech stanie się widoczną kroniką wzrostu i pełnego rozwoju potęgi naszej zbiorowości. Rok 1918 – Grudzień. Ustalono na podstawie ksiąg i ustnych podań, że dzisiejsza osada Połaniec datuje się od roku 1264, kiedy to król Bolesław Wstydliwy nadał Mikołajowi, synowi Bartłomieja, przywilej na założenie miasta na gruntach wsi Połaniec w dolinie opodal Grodu. W dniu 27 października 1389 roku przejechała przez Połaniec królowa Jadwiga, mówiąc Pięknie tu i dostatnio. W połowie XV wieku było w Połańcu 180 rodzin mieszczan posiadających swe domy murowane i drewniane. Mieszczanie Połańca wypłacali dziesięciny biskupowi krakowskiemu 20 groszy złana, Wójtostwo zaś miejscowemu plebanowi po dwa grosze złana. W roku 1576 król Batory darował kasztelanię połaniecką poecie Janowi Kochanowskiemu, który nie przyjął. Mieszczanie połańca, wspólnie z wsieczanami, obowiązani byli podczas pospolitego ruszenia wyprawić wóz wojenny i dwóch pachołków. W roku pańskim 1794 Tadeusz Kościuszko, idąc spod Racławic, obozował w połańcu w baraku przy kapliczce Świętego Mikołaja na prawym brzegu rzeki Czarnej nad Wisłą i tu właśnie podpisał swój słynny uniwersał znoszący w części pańszczyznę. W roku 1820 połaniec liczył sześć domów murowanych, 201 drewnianych. Mieszkańców ogółem było 1562. W tym 1056 chrześcijan i 506 wyznania mojżeszowego. Żydzi zamieszkiwali w połańcu przywilejem nadanym przez króla Władysława IV, potwierdzonym przez Jana Kazimierza i Augusta III. Mieli prawo do wolnego sprzedawania towarów, rzezi bydła, prowadzenia handlu itd. W 1869 roku tytuł miasta został zniesiony. A wtedy wieś Zrębin liczyła 186 mężczyzn i 211 kobiet, co dawało 397 dusz. Z pożaru w 1889 roku, co był ten pożar w południe, zdołano uratować stare krzesło, w którym siadywał Tadeusz Kościuszko. Z wystąpienia prokuratora Franciszka Bełczowskiego na którego spogląda między innymi mecenas Zbigniew Dyka, uśmiechając się, ale nie za każdym razem. Oskarżam Lecha Wojdę, Bronisława Karasia, Franciszka Loche i Władysława Kurpińskiego, tymczasowo aresztowanych o to, że w dniu 25 grudnia 1976 roku w Zrębinie województwo Tarnobrzeskie, działając wspólnie w zamiarze pozbawienia życia Stanisława i Krystyny Łukaszków oraz Mieczysława Kality, po podstępnym wywołaniu ich z kościoła w połańcu, udali się za idącymi w stronę Zrębina i po dojechaniu do nich potrącili Mieczysława samochodem Fiat 125P a następnie zaatakowali Stanisława i Krystynę, zadając im ciosy kluczem do kół autobusu w okolicy głowy oraz przejechali samochodami Mieczysława i Krystynę. Po czym Franciszek Locha i Władysław Kurpiński uniemożliwili również udzielenie pomocy atakowanym, w następstwie czego Krystyna doznała złamania czwartego kręgu szyjnego, rozległego złamania kości czaszki. Stanisław złamania kości czaszki z wgnieceniem do mózgu. Mieczysław rozległego złamania kości czaszki ze zmiażdżeniem i stłuczeniem tkanki mózgowej. To jest o przestępstwo przewidziane w artykule 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Ignacego Mitka o to, że w dniu 25 grudnia 1976 roku w Zrębinie, województwo tarnobrzeskie, udzielił lechowi wojdzie Bronisławowi Karasiowi, Franciszkowi Losze, Władysławowi Kurpińskiemu pomocy w pozbawieniu życia Krystyny i Stanisława oraz Mieczysława w ten sposób, że w czasie zaatakowania pokrzywdzonych uczestniczył w pościgu za Krystyną i w momencie zadawania ciosów w okolice głowy oświetlił ją latarką elektryczną oraz przenosił ofiary w inne miejsce w celu najechania kołami autobusu to jest o przestępstwo przewidziane w artykule 18, paragraf 2, w związku z artykułem 148, paragraf 1 Kodeksu Karnego. W sali rozpraw, zanim po przerwie, wszedł Wysoki Sąd. Lech Wojda zławy oskarżonych do matki ofiar, która jest w czerni. A jak się będziesz czuć z dzisiaj, gdy ja wyjdę z więzienia? Za chwilę przed sądem poskardzę Zdzisławy Kality. Wysoki Sądzie, ta kobieta kłamie. Nic nie wygrażałem. Z katalogu pytań przewodniczącego kompletu sędziowskiego. Sędzia. Oskarżony Franciszek Locha. Obecny. Czy oskarżony zdaje sobie sprawę z tego, co się oskarżonemu zarzuca? Nie oświadczam się. Czy oskarżony przyznaje się do winy? Nie oświadczam się. Czy oskarżony, proszę oskarżonego, chce składać wyjaśnienia przed sądem? Nie oświadczam się. Po odczytaniu w myśl artykułu 334, paragraf 1 KPK wyjaśnień złożonych przez oskarżonego podczas postępowania przygotowawczego. Sędzia. Czy oskarżony podtrzymuje swe wyjaśnienia złożone podczas śledztwa? Wysoki sądzie, powiedziałem nie oświadczam się. Dlaczego w tym wyjaśnieniu z karty 352 do 354 oskarżony zeznaje, że milicja i prokuratura prowadzą śledztwo w odwrotnym kierunku? Nie oświadczam się. Sędzia. Oskarżony Lech Wojda. Czy oskarżony rozumie treść aktu oskarżenia? Wysoki sądzie, jestem niewinny. Nie oświadczam się. Czy oskarżony składał wyjaśnienia przed prokuratorem? Nie oświadczam się. Dlaczego treść tego wyjaśnienia różni się od treści poprzednich? Nie oświadczam się. Dlaczego oskarżony podczas składania wyjaśnień przegryzł własny palec i przysięgał na krew, że Bronisław karaś nie jest winny? Dlaczego oskarżony dokonał samouszkodzeń? Nie oświadczam się. Oskarżony namawiał świadka Stanisława C do fałszywych zeznań? Nie oświadczam się. Czy oskarżony po aresztowaniu przesyłał gryps do żony, w którym czytamy: Sprawcą jest Bronisław Karaś. Idź, zeznaj do prokuratury prawdę. Nie lituj się, tak jak rzeźnik nie lituje się nad świnią, gdy ją rżnie na wędliny? Oskarżony to pisał? Nie oświadczam się. W swoim czasie oskarżony chciał od sąsiadów odkupić psa, by go rozpróć i stwierdzić, że ten zjadł kury oskarżonego. Tak? Nie oświadczam się. Dlaczego oskarżony chodził do komisariatu i twierdził, że posiada ważne dowody w sprawie oraz że wypłacił 100 tysięcy złotych za to, aby inny funkcjonariusz prowadził śledztwo? Nie oświadczam się. Sędzia. Oskarżony Bronisław Karaś. Oskarżony przyznaje się do winy? Nie, nie przyznaje się. Przepraszam, wysoki sądzie, nie oświadczam się. To oskarżony korzysta z prawa odmowy składania wyjaśnień przed sądem? Częściowo tak, częściowo nie. W jakim zakresie oskarżony chciałby skorzystać z tego prawa? Nie oświadczam się. Więc jak oskarżony odmawia zeznań? Nie oświadczam się. Czy oskarżony podtrzymuje wyjaśnienia złożone do tego protokołu karta 210 i dalej spisanego przed prokuratorem? Nie oświadczam się. Jak wynika z protokołu, oskarżony dowiedział się o wypadku w nocy i przez całe święta nie poszedł kilkaset metrów, aby zobaczyć to miejsce, w którym zginęli ludzie, krewni? Gdybym ja był sprawcą tego wypadku, to sam bym się zabił. Czy oskarżony przed aresztowaniem groził, że zabije tych świadków, którzy go oskarżą? Mogłem tak powiedzieć lub nie. Jaki powód mógł mieć oskarżony Wojda, by przypisywać oskarżonemu sprawstwo tego zabójstwa? Nie wiem. Zresztą nie oświadczam się. Czy oskarżony słyszał, jak podczas świąt pod oknami oskarżonego ktoś krzyczał: Bandyto, wymordowałeś tyle ludzi? Nie oświadczam się. Dlaczego po aresztowaniu oskarżony starał się nielegalnie skontaktować z żoną i wysyłał grypsy? Nie oświadczam się. Sędzia. Oskarżony Władysław Kurpiński. Czy oskarżony przypomina sobie tekst aktu oskarżenia? Tak. Czy oskarżony przyznaje się do czynów? Nie przyznaje się. Czy chciałby składać wyjaśnienia przed sądem? Nie oświadczam się. Wobec oskarżonego podczas przesłuchiwań używano obelżywych wyrażeń? Nie oświadczam się. Oskarżony do jednego z protokołów wyjaśniał, że kierowane pod jego adresem podejrzenia są bzdurą, bo sam nie jest żadnym zboczeńcem i, jak się wyraził, nie idzie na inną drogę życia. Prawda to? Nie oświadczam się. Czy oskarżony brał udział w nakłanianiu świadków do fałszywych zeznań i uczestniczył w nagrywaniu na taśmie informacji świadka Stanisława S? Nie oświadczam się. Czy oskarżony widział kiedykolwiek ten żelazny przyrząd? Nie oświadczam się. Może oskarżony wyjaśni, w jakim celu jeździł wraz z innymi oskarżonymi do Częstochowy, by w klasztorze zamówić mszę o wykrycie sprawcy? Nie oświadczam się. Czy oskarżony mógłby wyjaśnić, co rozumie przez wyrażenie: Nie oświadczam się? Nie oświadczam się. Obraz nocy wigilijnej, w który nie mógł uwierzyć prokurator. Kierowca Bronisław Karaś w wigilię 76 roku wrócił do domu w Zrębinie o 16, bo odbył planowy kurs autobusem do Wistuli w Staszowie i z powrotem. Udał się do wywalania gnoju z zwierzyny, która w tę świętą noc gada ludzkim głosem i potrzebuje pod sobą czystości. Wrócił od zwierzyny i co? Miał od razu jak wilk siadać do postnika? Przecież musiał się umyć w czystej, ciepłej wodzie i dopiero usiąść jak gospodarz na swoim. Wypił wszystkiego ze szklankę wódki. Pił nie szklanką, tylko kieliszkami. Żona postawiła żurek z olejem, kaszę ze śliwkami, były pierożki, nie pierożki i przy opłatku życzyli sobie, żeby wszyscy byli zdrowi no i żeby mieli trochę więcej tych pieniążków. Około dwudziestej trzeciej poszedł spać. Na żadną pasterkę do płańca się nie szykował. Żona poczuła, tak namacalnie poczuła, że mąż śpi koło niej pod jedną pierzyną. Wigilia Lecha Wojdy, szwagra kierowcy Karasia, wyglądała następująco. Co sobie Wojda dobrze przypomina? Siedzi w pozycji pół leżącej, patrzy na wyreperowany telewizor. Zięć Kurpiński mówi – Tato, chodźcie do postnika – Wojdanie idzie, bo córka bardzo brzydko postąpiła względem zięcia. Kazała mu zmyć podłogę. Postawcie mi, powiada komputer prawdy, i tym razem dam rację zięciowi przeciw córce. Domu pilnowały trzy kobiety: matka i dwie córki. Ktoś mógł zmyć podłogę, nie czekać na młodego, który swoją robotą narobił się w nowoczesnych chlewach. Więc pan domu siedział przed telewizorem, nie ruszał się. Córka pyskowała mężowi. Rok wcześniej też, jak pamięć nie myli, ktoś w Wigilię wywołał trzęsienie rodzinne, że wszystkich zięciów, córki, rodziców i babcie wzięły nerwy i dlatego teraz gospodarz pół leżąc powiedział – Baranku Boży, co rok to gorzy. Nie wyraził chęci złożenia życzeń córkom oraz żonie. Coś solidarnie powiedział do zięcia, łamania opłatka nie było. Druga córka, lochowa, cała się trzęsła – bo mąż, kierowca taksi, nie nadjeżdżał z postoju z Włodzisławia. Przyjechał przed północą, a żona na niego, że obce dziewuchy wozi, powiedziała, na pewno, kurwy, wozisz za darmo. Odparł jak zwykle. Każdy klient dobry, który zapłaci. Gospodarz przed północą oglądał program. Pamięta, kolendy zespołu lubelskiego były fałszowane. Pomyślał, tu śpiewają, a tu sobie szydzą. Oglądał program do za 10.24, więc Jagu mógł być w połańcu na pasterce. Jeśli by nie oglądał programu, skąd by wiedział, że aktorka w chustce stała pośrodku ekranu? Na pasterkę pojechali młodzi, pogodzeni kurpińscy i lochowie, a nad ranem gospodarz w słuchawce telefonicznej rozpoznał znajomy głos Pietruszki. Co ty, śpisz i nie wiesz, że koło ciebie zdarzył się straszny wypadek? Dlaczego prokurator nie chce w to wszystko gospodarzowi uwierzyć? Strach w Zrębinie, tuż koło Połańca, po pierwszych dniach procesu. Pan nie wierzy, że straszy, przekonuje mnie młoda Kurpińska, która właśnie skończyła myć podłogę. Tomeczku, synku, powiedz panu, dlaczego my razem śpimy, odkąd tatusia zabrali do więzienia? Może ja w powiem, że my się tak, panie, strachamy, wtrąca Karasiowa, która mieszka dwa domy dalej, ale już przybiegła do Wojdów. Że się łączymy trzema rodzinami w jedną i śpimy w kupie. Jak my w nocy spały, mama, babcia, i ta ciocia, i tamta ciocia, mówi tomeczek Kurpiński z pierwszej klasy, to przychodziły do nas pod okno takie nieznajome pany i stukały do okien. Teraz też stukają, tylko trochę mniej. To my się rozłączyły, wtrąca Karasiowa, i każda już śpi osobno. Niech nas zabiją, prędzej się wyjawi sprawiedliwość! Co to za udręka, że ino śmierci sama wyglądam? Bo jak żyć, panie? Wyjeżdżam do sądu na sprawę, pilnuję tego, bo chłopy niewinne, a tu z podwórka kurczęta wybrane, glebogryzarka rozkręcona, drzewo z lasu nakradzione. Zima idzie, pan widzi moje ludzkie łzy? U mnie bryłki drzewa nie ma. Mówię dzieciom: nie jemy kurczaków w rosole, będą do paczki dla taty, a kurczaków nie ma, znikają. Wszystkie dzieci jedzą obiady w szkole, a mój chłopiec nędzarz. Dziś nasze nędzarze, bo ktoś na nas jedzie do prokuratora. Fałszywie. W sądzie, to my Panie, nie wiemy, jak na nas jadą, kontynuuje Kurpińska. Bo my Pan widzi pod salą siedzimy. Jak na ławie oskarżonych, każdy na nas oczy i oczy. Mówię, no czego tak oczycie? Latem gnałam krowy, trzymałam te małe na ręku, a jeden z końca wsi podpity do mnie woła: Zakrzewska! Zakrzewska! Córka i żona bandytów! Józef Czesław i Adam Zakrzewscy z Rzepina zamordowali w ciągu jednej nocy pięcioosobową rodzinę Lipów. Proces był relacjonowany w prasie i telewizji. A co ja? Zalałam się łzami i w nocy poszłam na posterunek. Jaka jestem Zakrzewska, jaki z mego Władka Zakrzewski? To nam za parę dni przebili widłami krowę. Jak tu teraz żyć? Jak tu kłamstwo od prawdy odróżnić i powiedzieć ludziom. Oto jest prawda. Tomuś, który tęskni do tatusia. Jechałem raz rowerem, i jeden chłopak powiedział, że z nami stanie się to samo, co z Zmietkiem, wtedy pod autobusem. Światła reflektorów na drodze. Grupki ludzi przy płotach. Każdy chce widzieć, kto tu przyjechał, kto stąd nocą wyjeżdża. Ludzie rękoma kryją twarze przed światłem. Jutro na grobie Łukaszków i Kality, wśród sztucznych kwiatów, wybuchnie pożar. Ktoś przypadkowo z zasiadki dostrzeże sprawczynię pożaru, ale jej nie rozpozna. Dziś ludzie kryją twarze.